Witam wszystkich po raz kolejny w Let's Play Fahrenheit. Nie pamiętam, na czym ostatnio skończyliśmy, ale zaraz zobaczymy. Coś dawno nie nagrywałem. O, mam wybór. Także może zaczniemy od Taylora. Jak już mówiłem, lubię go, więc tak, będę od niego zaczynał. We've got a few leads, but no suspects for the moment. There's some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated, and it wasn't done for money. What's your theory? Ritual. Several elements match the MO of a ritual killing or a mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart. All this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? Prawdopodobnie. It seems likely. He got away with this one. Everything went perfectly, so he's probably feeling very powerful. Seems likely he'll do it again as soon as he thinks he can. I want this nut job behind bars ASAP. Do whatever you have to do. So, what's the plan now? Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay, anything else? Yeah, book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay, I'll get on all that stuff right away. What are you gonna work on? There's something that I need to verify. Carla asked me to see what I could find out about the book we found in the diner. It might be able to tell us something about the killer. I inquired in the office and I ended up in a bookshop specializing in old books run by a guy named Takeo. No więc super, Carla nas wysłała do jakiejś księgarni chińskiej. Ja nie wiem, cały czas natrafiał na Chińczyków. Jak nie w Matrixie, to tutaj. Dobra. Nie wiem, na co teraz popatrzyłem, nie wiem, o co chodzi, więc może najpierw zagadajmy z tym całym Takeo, poszukajmy go. Gdzie on może być? O, jest chyba. Dobry on. Spróbujmy tak. Excuse me. Oh, I am sorry to cause waiting on you. Your presence here bring honor to my miserable shop. My name is Takeo. Tell me what I can do to make you happy. Well, I need some info on this book. I'm conducting a murder investigation and... You, immigration? You come blink my place up? All paper store family is legal. You verify. No problem. Okay, okay, calm down. I'm not here to bust you. If you no got warrant, you go now. This private property. Yeah, great strategy, Tyler. Nice work. To nie wyszło najlepiej. Może... Can you just take a look at it? You must have seen books like this one before. Ah, many times, yes. I sad to say, no can be helping you. Thanks anyway. At least I tried. No, niezbyt pomocny się okazał. Takeo. Tak to jest z tymi Chińczykami, no. Oferują ci... A nie, on w ogóle nie zaoferował pomocy. Dobra, musiałbym znaleźć jakąś książkę w takim razie. O, może jednak? One client order very rare book. Since this morning I look for it, but impossible to find. You find this book, and I tell you all you want to know. So what does it look like, this book you want? Ah, easy. It from same collection as this one. Okay, I ought to be able to handle that. Bring back the sacred diamond of the old sage of the mountain, and he will give you the magic talisman. Oh, man. What am I, in a video game?
Super. Myślę, że tak, że Tyler jest jednak w grze wideo, ale nie informujmy go o tym. Dobra. Musimy znaleźć, jaka to jest kolekcja. Najpierw... Nie. Co ty robisz? Połóż to tu. No. Weź tą lupę. Patrzymy. Mogę coś tu zobaczyć? Chyba nie. Dobra, odłóż tą książkę w takim razie, weź Lukasa. Dobra. The Tempest. No tak. Nie należy Tempest do moich ulubionych książek. Ani jego twórca. Szukajmy, może będzie jakiś ślad. Co nieco o przestępcy. Dobra, może trochę dalej. The Tempest. Nic nie ma. Coś dalej. O, co chyba tam widzę. To my brother. Something handwritten in pencil. To my brother for his 18th birthday. O. Interesting. Proszę. Czy żeby ta książka była prezentem dla naszego podejrzanego? O, nie wiem, szukać jeszcze coś na tej książce? Spróbujemy. A dobra, chyba tu już nic nie ma. Odłóżmy ją. Oj, jakaś kartka wypadła. Sprawdźmy. A torn piece of paper. Looks like a computer printout of a bunch of numbers. Fell out of the book. Must have been a bookmark. I'll check it out at the office. No, później sprawdzimy, co to jest. Może połóż ją. O, ja tutaj akurat książki nie mogę tak sprawdzić. Dobra, weź tą książkę stąd. I idziemy dalej poszukać dla niego tej książki, bo prawdopodobnie jest na razie naszym jedynym wyjściem, żeby znaleźć tego, kto tam posiada tę książkę. A kto jest twórcą tej książki? No tak. Może jeszcze raz wrócę tam jednak. Bo nie ma pojęcia na razie, gdzie szukać. Dobra. De Grutola. Dobra. De Grutola. Muszę zapamiętać. De Grutola. De Grutola. De Grutola. Dobra. Wiem już. Jestem pewien. Dobra. De Grutola. De Grutola 1796. Może bym sobie gdzieś to zapisał. Nie mam nigdzie długopisu ani kartki akurat przed sobą. Nieważne. Dobra, może teraz podejdźmy do tego biurka. Tak jak nam pokazywało to na tym niby filmiku. 1796, jeszcze pamiętam. Także nie jest tak źle. Dobra. 1796. Czyli trzecie piętro od A do E. Gdzieś tam powinno być. No więc idziemy na trzecie piętro. Ale ten Tyler musi się nalatać, żeby znaleźć te wszystkie... O, tu jest biały ten, właśnie. Czyli gdzieś tu powinna być ta książka. Też. 1796, trzecie piętro. Trzecie piętro. Gdzie jest książka? A może chodziło o nazwę? Ale i tak, aha. De Grutola i ten. Także... Gdzieś tutaj powinna być ta książka jednak. Jeżeli dobrze się orientuję, więc... No nic, pobiegam wokół... ścianek i może ją znajdę ewentualnie. Może miałbym odłożyć tą najpierw.
Nie wiem, spróbuję ją znaleźć w ten sposób. Tu nic nie ma. Drugą stronę. Drugą stronę. Tu jakby też nic nie ma. Co mam zrobić z tą książką w takim razie? Może ją pójdę odłożę. Najpierw tam i potem wezmę, może jeszcze raz sprawdzę dla pewności tutaj. De Grutola 1796. Czyli dobrze mówiłem. Wszystko się zgadza. Teraz tutaj. O, widziałem przez chwilę kartę. 1796. Od A do E, czyli tam powinien być przy białym tym. Ten Grutola cały. To była karta, ale to na pierwszym piętrze. W sumie nie mam pojęcia, po co te karty są jeszcze. Tak naprawdę. Nie wiem. Pamiętam, że chyba kiedyś też je zbierałem, ale nie pamiętam, po co one były tak naprawdę. Więc nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale i tak będę zbierał, tak dla pewności. Żeby... O, coś jakby mogłem spojrzeć. Aha, bo teraz mogę... Aha, rozumiem. Czyli wtedy nie mogłem spojrzeć na te półki, bo miałem w ręce książkę. Więc nie miałem takiej możliwości, a teraz pozwolą mi i mogę iść, co na pewno jest tam w białej kolumnie. If the book you're looking for isn't here, then it doesn't exist. Dokładnie. Gdzieś tu powinna być ta książka. Czyżby to była ta? Zaraz zobaczymy. Nie wiem w sumie, jakiej on książki szuka tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że tej, którą mu niosę. Sprawdźmy. Czy to? Okay, here's your book. Oh, great. O, udało się. You found it. Thanks, dude. What do you want to know about that book? Klientów? Well, do you have clients who buy these kind of books? Hey, the book didn't come from here, if that's what you're thinking. Może niech spytamy, kto sprzedał? Is there any way to find out who would have sold this book? Nah, this book ain't worth enough for any seller to remember it. Yo, thanks for your help. No problem. Come by again, okay? Skąd nagła zmiana akcentu u tego pana? Ach, może nie chcę... O, karta. No proszę. Na pewno jej nie przegapiłem, więc musiała się tam teraz pojawić. Wychodzimy stąd. As far back as I can remember, I've been frightened by small spaces. Whenever I'm in a small, confined place, I start to panic. I have trouble breathing and I need to get out right away. Heard the name, claustrophobia. Well, I had decided not to let my fear control me. I decided to try and fight every chance I got. Okazuje się, że tutaj klaustrofobia. I'm gonna breathe deeply and walk without stopping until I feel. Posiada ona. Smutne. Może trochę przeszkadzać. Dobra, muszę znaleźć najpierw ten włącznik elektryczny, bo inaczej raczej nie będzie zbyt chętna, żeby wejść do tego pomieszczenia. Prawdopodobnie pogarsza to wszystko to, że jest tu ciemno. O, jest światło.